Siema. Dzisiaj jest taka akcja, że chciałem sobie sprawdzić pewne pomieszczenie. Myślałem, że można z niego się dostać do dalszej części budynku, ale okazuje się, że jednak nie. Ale to nic. Pokażę, jak to tutaj wygląda. Jednak do biurowca nie dotrę, bo po drodze właśnie napotkałem tutaj na taki obiekt. Byłem tutaj z początku tylko zobaczyć, czy jest dostępny do tamtej części. Jest dostępny do tamtej części, nie wiem, co się tutaj znajdowało, ale pokażę wam, co jest w środku. Lampa przygotowana, możemy iść patrzeć. Nie znam terenu, nie wiem, czy są czujki, czy cokolwiek tutaj. Co my tutaj mamy? Fajnie, bo nowy kolejny obiekt. Tutaj ogólnie takie składowisko. Jarzeniówki. Dobra. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj mamy zamurowane wejście. Ale tamtej części już nie ma. Jak przed chwilą byłem na zewnątrz, to było widać, że nie ma tamtej części. Tutaj była toaleta pewnie. Są zlewy tam standardowo, kiberek. No i ta farba. Ta farba to ona robi fajną robotę. Fajnie to wygląda. Że już konkretnie jest nadgryzione zębem czasu. O! A tutaj mamy klatkę. I powyrywane kable. Czyli wiadomo, kto już tu był. Idziemy zobaczyć na górę. Nie, mam nadzieję, że człowiek tutaj nie ma żadnych. Nawet jakby były, to już przecież jest powyrywane wszystko. Czy widać, że było to kiedyś na sprzedaż. Żarówy. Ale jakie żarówy. Tutaj też. Zobaczcie, jakie żarówy. Ogień w szopie. To nie wiem, czy kabel przygotowany. Najpierw sobie prawą stronę przejdziemy. Co my tutaj mamy? Tutaj co to klosze do lamp? Do tych... A, bo to lampy pewnie te uliczne. I znowu farba odchodzi. Tu jakieś elementy dawnej maszyny. Tak samo tu. To klima? Nie wiadomo. Dobra, to już po prawej stronie nic nie będzie. Idziemy zobaczyć tutaj. Krzesełko. I pomieszczenie praktycznie bez żadnego wyposażenia. Tu chyba jarzeniówka wisiała na tych łańcuchach. Oj, zatrząsło. I wszędzie ta farba odchodząca. Z sufitu, ze ścian.
Tutaj to okno skrzypiało. Co się wystraszyłem. A, to czyli od tej strony przez okno już też ktoś się dostawał. Jakaś puszka, nie będę to cykał, bo znaczek nieciekawy. O! Tutaj trochę więcej wyposażenia zostało. Co mamy tutaj? Jakiś stół. Kolejne drzwi. Ale tutaj nic nie ma. Nie wiem, do czego to służyło. Naklejka taka. Szuflady i szafki spenetrowane. Wszędzie pusto. Pełno szkieł pewnie. Tu z tych szafek pozbijane. Czy tak się przedstawia ten obiekt tutaj? O, ptaszek przyleciał. Bidach nie może się wydostać. Wejdę, bo może się boi. Niech sobie wyleci w spokoju. Bo tutaj coś trzasło przed chwilą, to chyba te drzwi. To takie przeciągi. Tak, to jest to pomieszczenie, w którym byłem. Z tymi żarówkami dużymi. Że tak to się przedstawia. Myślę, że tam do tego biurowca już nie będę jechał, jeszcze poczekam. Może za tydzień pojadę zrobić taki zwiad, zobaczyć jak to tam teraz wygląda. Czy jakieś zmiany nastąpiły, czy nie. No to różnie bywa. Może obiekt został zamknięty, może wtedy miałem szczęście, że udało mi się akurat wstrzelić tak, że był otwarty, bo jak oglądałem filmik, no tutaj jest jakieś przejście, ale tam nic nie ma zamurowane, widać. No. Jak oglądałem kiedyś filmik, ja normalnie tam przez drzwi wszedłem, było otwarte, ale poprzedni filmik, który jest właśnie na YouTubie, to przez okno, przez otwarte okno było wchodzone. A mi się jednak udało właśnie, że te drzwi były otwarte. No, obiekt dość ciekawy tutaj. Najważniejsze, że coś nowego, że się tam nie powtarzają jakieś obiekty. Ten, co byłem poprzednio, właśnie dzisiaj na samym początku, co pokazywałem. No szkoda, że tam nie ma przejścia dalej, bo jest taki dosyć, jest parterowy, ale pomieszczeń jest tam z 20, także może tamte są czynne. Ja tutaj jeszcze się pokręcę, obejdę dookoła, bo może jest jeszcze jakieś wejście, ale nie, tutaj widzę, że ten budynek dalej nie idzie. Wiadomo, jak napotkam jeszcze coś ciekawego, to się włączę i pokażę. Jak już nic nie będzie, no to pójdą właśnie zaraz slajdy, zdjęcia. Tutaj jeszcze porobię w środku parę zdjęć i wtedy, no co, do następnego, trzymajcie się, nara.